By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, koniec produktów, filmik, czas zacząć. Słuchajcie, mam dość sporo tych opakowań, z tym, że większość to u mnie się tak niekoniecznie sprawdziła. Więc co? Zaczynamy. Może zacznę od tych, które mnie rozczarowały. Tu mam płyn do płukania Ultra. To jest do płukania, do prania oczywiście. Płyn do prania Ultra z Edenu i to jest do kolorów. To jest produkt, który ja wcześniej sobie kupiłam. Już go też dawno wyrzuciłam, znaczy go opakowanie zużyte. To był niebieski i on był do białego. Ten jest zielony i jest do koloru. I słuchajcie, one się różnią niebo a ziemia. Tamten ja wychwalałam ponad niebiosa i naprawdę sprawdzał się rewelacyjnie. Do prania w białych rzeczy dopierał wszystko. Pachniał delikatnie. Nie trzeba było używać płynu już do płukania. Oczywiście można, jak ktoś lubi bardziej mocne zapachy. Można. Niekoniecznie. Ja nie używałam. Używałam tylko samego płynu i tamten naprawdę strzał w dziesiątkę. Ten, no nie wiem, czy w dyszkę, tylko strzał ewentualnie. Słuchajcie, pachną bardzo podobnie, z tym, że tamten mi się wydaje, że pachniał jeszcze bardziej delikatnie. No one pachną takimi płatkami mydlanymi połączonymi z jakimś wyższym, z wyższej półki płynem do płukania. Ale tamten, tak jak mówię, ubrania pachniały delikatnie po praniu. Tutaj, aha, no i co najważniejsze, słuchajcie, tamtego wystarczyło pół nakrętki. To jest taka z tych mniejszych nakrętek, nie taka wielka jak Lenor, tylko z tych mniejszych, taka bardziej szeroka. Wystarczyło jej pół nakrętki tamtego płynu, bo przetestowałam, wlałam oczywiście całą, to było przydużo. Nie to, żeby, zaraz wam powiem a propos tego płynu, ale wystarczyło naprawdę pół nakrętki na cały bęben prania. Pachniało tak samo jak po całej nakrętce. Tutaj oczywiście też zrobiłam najpierw próbę, czyli wlałam całą nakrętkę. No okazało się to, co zawsze przy za dużej ilości płynu do płukania, czyli ubrania nie pachniały, a wręcz przeciwnie, nadawały się dalej jeszcze raz do wyprania, wypłukania. Zapach nie jest fajny na ubraniach, jak jest za dużo, więc wlewałam pół nakrętki i ja go zmęczyłam. On nie doprał rzeczy kolorowych. Rzecz była, troszkę się, że tak powiem, wylało na koszulkę Julki, jak jadła obiad po prostu. Zostało namoczone i wyprane w tym płynie do prania. Niestety nie zdał rezultatu. I powiem wam, no, że jestem rozczarowana, no bo dwa produkty bardzo do siebie podobne, wręcz powiedziałabym takie same, kolorem się tylko różniące i niby tylko napisem, bo tu do koloru, a tam do białego. I tamten kupię oczywiście jeszcze raz, a tego nie. Przynoszę też szampon. Bardzo chciałabym się podzielić z wami moją opinią. Uśmiechnęłam się, ponieważ tutaj też mam mieszane uczucia. Ja jestem przeciwna, Julka jest za. Ponieważ ja mam krótkie, grube włosy, bardzo ich dużo, bardzo są gęste i są też farbowane na blond, pasemka albo na całość, jak kto woli, i u mnie to się nie sprawdza wcale. Słuchajcie, ja myję przeważnie raz, nie myję dwa razy, nie używam, czy tak, przy umyciu głowy nie używam dwa razy szamponu, zdarza mi się, ale nie zawsze. Przeważnie używam raz i to wystarczy na moje krótkie włosy i do tego gęste, ja wystarczy wsiąść, że wezmę większą ilość, a potem mam problem po prostu przy spłukiwaniu, więc rzadko myję dwa razy. Wolę umyć dwa razy czy w tygodniu niż dwa razy w ciągu, wiecie, jednego mycia. I u mnie się nie sprawdził wcale, nie dał się wypłukać wodą, nie daje się rozczesać, przepraszam, nie daje się rozczesać po umyciu na mokre włosy, a już przy, jak są po prostu wysuszone, też nie da się ich okiełznać. Puszą się, grzebień ciężko wchodzi w te włosy, no nie. A Julia ma też bardzo, bo ma po mnie bardzo grube włosy i ciężkie i nie ma farbowanych, bo ma naturalne czarne i ma do pasa i ona sobie je chwali. Słuchajcie, ona
jakoś łatwo wchodzi grzebień, wróć, ona używa szczotki, może to też przyczyna, nie wiem. Mówi, że wypukuje jej się rewelacyjnie z głowy, z włosów, idealnie się rozczesują. Faktycznie jak przychodzi, jeszcze do tego oczywiście suszę suszarką, bo ona by musiała, nie wiem, 3 dni chodzić i czekać, aż jej wyschną samoczynnie, musi używać suszarki. W ogóle jej się nie pierzą. Na drugi dzień ma suche i normalnie szczotka wchodzi i rozczesuje. Ja nie wiem. No, dla mnie się nie sprawdził, Julia jest zachwycona. Także jak macie ochotę, przetestujcie taki sobie dla mnie produkt. Tu mnie rozczarował też zapach ten soli do kąpieli Lotos. Rozczarował mnie w drugą stronę, ponieważ on bardzo intensywnie pachnie. Ja mówiłam przy zakupie, ja go wąchałam, że jest naprawdę fajnym produktem, fajnie pachnącym. No, do kąpieli może tak, wiecie, do mojej ociekarki, na którą sypuję niedużą ilość, przy 3 pierwszych, czyli gdzieś tyle zużytych, takich, ja wiem, dawek, może, można tak powiedzieć, był niewielkiej ilości, był tak intensywny zapach, że czuć go było, ja mieszkam na poddaszu, 2 piętra niżej, było czuć ten zapach, że coś niebrzydki, no oczywiście, bo on ma taki delikatno-kwiatowy zapach, ale jednak bardzo intensywny. Ja dopiero go zużyłam, dopiero zaczęłam go lubić po połowie, że tak powiem, bo już ten zapach lekko ulatywał, uleciał przy odkręcaniu wielokrotnym po prostu. I wtedy tak, podobał mi się ten zapach, no ale przecież nie będę kupowała całego opakowania soli, żeby mi wywietrzał do połowy, a potem używałam, tak? Mówię, do kąpieli pewnie się sprawdzi, jeżeli ktoś ma wannę i lubi się wylegiwać w zapachach bardzo intensywnych, takich damskich, ciężkich perfum na wieczór, to polecam. Dalej, tutaj to wiedziałam, że to jest niewypał, bo ja tylko, tak jak Wam mówiłam przy zakupie, ja peeling, taki mały z Joanny albo jakikolwiek dorwę, tani, a duży, no, nie było innych, tu jest 100 gram. Używam do moich rąk, które są całym rokiem suche, ale w zimę są no, 200% i po prostu po kilku myciach rąk, bo ja nic nie robię w rękawiczkach, więc i myję naczynia kilka razy i myję podłogę, wyrzymam mopa przy myciu podłogi i tak dalej, myję okna, wszystko robię ręcznie bez rękawiczek, więc moje ręce no, siłą rzeczy też są narażone i bardzo suche. Więc ja peelingu używam w ciągu dnia dwa razy, ale oczywiście jeszcze kremuję, bo i tak kremuję, i tak używam balsamu, najczęściej z mocznikiem, ale no jak nie mam, to używam właśnie tego. Najładniej to, najlepiej to tylko z tego wszystkiego to zapach oczywiście najpiękniejszy jest, bo ja przetestowałam bardzo dużo z Joanny tych peelingów przez swoje życie. Prawie wszystkie zapachy, chyba że teraz jakaś nowość wyszła, to nie. I chyba najładniej pachnie właśnie ta pomarańcza. Tak, ta pomarańcza najładniej pachnie. Zawsze do niej wrócę, chociaż nie w ciągu, tak jak mówię, roku, tylko na zimę. Dalej. Szampon, wróć. Żel do kąpieli. Żel do kąpieli Elkos. Trawa cytrynowa i limetka. Oczywiście pięknie pachnie. One oddzielnie by pięknie pachniały. A co dopiero z połączeniem, przepraszam, oczywiście.